witam, witam bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, jesteśmy po kwalifikacjach, także teraz przed wami wyścig do Abu Dhabi F1 Classic Series. Już teraz was zapraszam. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen. Naprawdę czeka tutaj na was dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych przygód, dużo fajnych filmików, także na pewno znajdziecie coś tylko specjalnie dla siebie. Także już teraz zapraszam was na wyścig w Abu Dhabi, sezon drugi F1 Classic Series, już teraz. No poszedł, to on będzie tryhardował czy co? Nie, co za spokojnie. Ja wygrać, ty pisał mi, że to jest jego dzień, że zaraz pierdolę was, świnie. Dobra, już się boję, nie? O kurde, no! Zero, Kamu to jest professional simulator. Jak jedziecie, jak jedziecie? Jaką ja zaczynam na softach, a chuj mnie to obchodzi, co będzie dalej. Dościkać mi się zachciało. Będziesz Kamul, to jest profesjonalizm racing. On rule losa jedziemy. On rule losa pokonuje w Park Firmę. Jak jeździ w Assetto. Dobra, jedziemy, ja improwizuję dzisiaj. Dobra, cicho, bądźcie barany głupie. Ale mnie objechali. O, cześć, Krowel, widzę, nie tu ja zostałem. Jo, Kamul się tutaj wcisnął mi pod paszkę i ten człowiek i nie pozwyciężę dzisiaj. Aj, kakier, dobra. Słuchajcie, jest sukces, nie wyspinowałem na starcie. Aj, kakier poleciał. Katastrofa tego młodego zawodnika zespołu Janosik. Kamul, bierz tego dziada starego. Czy tam gdzie jest, słyszy, nie ma go tu. Lordzik jest! Lordzik! Nie zdążył! Lordzik się... Zdążył czy nie zdążył? Nie zdążył, Lordzik! No jak? Przecież nie wystartował! Ej, Clover! Będę ci atakować na lewo, bo mam tutaj... No wpinaj się, dawaj, lecisz! Gdzie na mordo? Ale jak się Kamul i w ogóle przyciska! Przecież on to wygra! Przecież on to ma w małym palcu ten tor! Przecież to jest profesjonalizm racing. Jak go rulę rozumiem. To za emocje. Wtyrda kontra Kamul, youtuber. Uwaga! Słuchajcie! Pierwszy raz od czterech wyścigów nie wyspinowałem na starcie. S. O, jakie emocje. Babeciarz. Oj, błąd teraz był. Torpeduje! Błąd Kamula! Za szeroko wyjechał. Okay. Ja nie stawiam na Kamula, a mówiłem mu nie jeść, daj na fory. Baweziarz, jaki agresywny! Łohoho! Widziałeś to, człowieku? Uć się ode mnie, piąty jest! Pierda wyspinował! Koniec! Więcej punktów dla nas. Kamul już trzeci jest, a nie jest. Ale wariat. Który on jest? Wtedy wyspinował. AMG czuł się zagrożony, bo Kamul cię goni. Aj. No czuję się właśnie. Tak, Lordzika. Będziesz jak go rula losy nie mogą prześcignąć, to ja się też tam bać. Powiedziasz? Tak. Aj. Jedziemy. Proszę cię, nie zygzak. Czemu ty mnie nie zasignąłeś na tej prostej? Bo zygzakowałeś, nie miałem DRS-u. Po drugie, nie ma DRS-u. A, dobra. W ogóle, jak grałem kiedyś, no to tak zygzakowałem, że wpadłem pośrednio w bandę. Tak było. Kamul jest trzeci, ale daj bum tego kierowcy. Jak już to wypchnął. Jak go jeszcze wypchnął, a to skubaniec. Kiedyś widzisz ja go potrafiłem pokonać. No ogólnie tak. Jestem. Super, sobie bądź, pierniczaj. Przed chwilą on cię przepuszczał, a teraz mu mówisz spierniczaj? Na razie tak, jak mnie ma dopaść, jak na razie to jeszcze trzymam tempo. A potem stracę tempo, to wtedy go przepuszczę. I po pierwsze on mnie... Oj, w boksie jest Kamul, tak, Kamul w boksie. Jak to ja agresywnie, Clover? Oho, Kamulowi się posypała lotka.
Dostałem karę. Czemu Kamul mi napisał jebać w dupę Darkovena? Sorry za Kamula, on niestety taki jest. No sam się jak się ściga z prawej strony, a nie. Babetoko! Ja z lewej. Dobra, jedź sobie. Albo jednak nie jedź sobie. Jedź. Dałem ci ten miejsce. Dałem sobie paliwo na bazę. A ty. Zalewąd. Oj, Clover, mam DRS, Clover. Będę ci tutaj smyrać. Puść mnie, na lewo atakuję. Docisku nie mam! Ale się wpinasz. Nie tutaj! Człowieku, odpuść trochę. Jezus, czy ty to widziałeś, Clover? Clover, widziałeś takie blisko tej barierki, przejechałeś? No. Aż podobno nie poczułem brak koła. Goń tego Darkovena, bo będę cię musiał wyprzedzić. To mnie wyprzedzaj. No i jedź sobie, marudo. Mam za dużo docisk, ja zrobiłem kompletnie ze setupem, nie? No ja właśnie sobie nawet dobrałem specjalny setup do klawiatury od takiego fajnego człowieczka. Oj, Darko wysłał. Punkty! Czwarty jestem, ależ jedziemy po fenomenalny wynik. BMW. Darkoven, jesteś uszkodzony? Nie. A jak wyspinowałeś? Wyjechałeś za szeroko czy na tarkę? Na tarce, za ostro na tarce. A, to niestety znam ten ból. Safety car! Kto? Kamul! Ależ historia tego młodego bandyty! Clover, zjeżdżasz czy nie? Bo ja zjeżdżam. Box. Ty też zjeżdżasz? Tak. To czekaj, to jedziecie, ja na ciebie poczekam. Żeby wyszedł tam jakiś podwójny pitstop. Orlania w Team RT. Będziemy jak Mercedes, nie? Pomylą opony. Dostanę twoje, a ty moje, nie? Czekaj. Na to zjeżdżacie. Ja na medy. Dobra, Clover. Jedź, między nami powinno być 8 sekund, by to wyszło. A jest 7? Dobra, ja mam to w dupie, ja tak normalnie jadę. Jak się przyłączę na pota i będę za City Car'em, to wy wyprzedzicie czy nie? Bo kurde, mi się tak chce lać. Jezu, tak. 6 sekund kary mam już. Wyprzedzimy cię, bo tak było w poprzednim sezonie. Też było właśnie tak samo. Dobra, Clover, zjedzaj, bo ja już użyję cię tutaj nie będę trzymać. Czekaj, kiedy ty do tego boku idziesz? Ja tutaj będę... Ja mam 6 sekund kary, ja się załamię. Kiedy ci wymienią? Bo ty tak po prostu jadę. Dobra, to ja już pędzę. Perfekcyjny pistol BMW. Ło, 2-1! Mamma mia! Mamma mia! Ja na hardę zjechałem. Ja na medę. Ja mam 6 sekund hardę, muszę cisnąć, babeciarz, wiesz? Ja mam jeszcze 0. Ale wiecie co, ja założyłem, że jak jeżdżę na kierownicy, to ma więcej sekund. Chociaż ja na kierownicy jestem szybszy, to ja mam na kierownicy więcej sekund kary niż na tym, niż na... Ja skopałem kompletnie, bo mam 6 już i po prostu głupie ścięcia po prostu. Dobra, teraz na hardach jadę i w końcu chcę na sosy. Wiesz co, Clover, jednak dobrze, że mnie namówiłeś na te sosy, żeby zostawić. Kto nie zjechał do boksu? Takie pytanie. Ja nie zjeżdżałem. I Kakir. Ale już mam dwa takie spiny zaliczone, że... Nie mam... Że po tajersach. Nie mam opcji. No to powiem ci szczerze, zamów, jesteś... Proszę, bo to jest nerwowo. Powiem ci szczerze, jesteś w dupie. Jak tam kary? Ej, reszta jak tam kary u was? Zero. Jeszcze.
Ja niestety... O już was widzę. Darkowem będę za tobą, ja jestem babeczem, więc tutaj proszę uważać. Ej, AMG. Co? Kurde, by dziady jedne! Co tak zwolniliście? No bo się ciekaw tak zwolnił. Ej, pamiętasz AMG, jak wstrzymywaliśmy safety car, jak sobie dla zabawy jeździliśmy? Tak. No ja nawet, ja dziesiątego zliczę, chyba właśnie nie wiem gdzie, dobra. No Darkoan, uważaj proszę. A mój wcześniej jak możesz, bo nie chcę ten. Jakbym jechał, wiesz, po Warszawie. A ja jadę za wami tak z tyłu po prostu, bo się tak boję strasznie tutaj cokolwiek się do was zbliżyć, no bo już parę razy w czymś innym się niestety zbliżyłem i cztery razy uderzyłem i było 10 sekund czas. Prawie przypaliłem w nerdzia. Zawał. Ja mogę zrobić aż dwa razy, bo dwa razy przywalczą ten safety car robi. O pijany jest! Jedź szybciej, alkoholik! Ej! Krover, widziałeś co zrobił ten? Bert, co to był safety car u Rulalosa, co Rulalos w niego walnął? Nie, a co? No bo safety car, były safety car wpadł w poślizg na tarczę. Jezu, nienawidzę tej gry! Co poszło? Czerwony, Krover, twoje, tak? Lotka. No lotka. Matko, jedyna. Ja tylko usłyszałem łód, ja hamuję z tym łapą, bo ja wiem, co się dzieje przed nami. A niestety, Codemasters już to wiele razy mówił, że za safety car to jest po prostu w tej grze nie do zrozumienia. Według Kondiasza najlepsze safety car były w 18, bo one tam naprawdę szybko jechały. Ale żeby safety car w Parc Fermé w lidze Assetto Corsa na tarce wyspinował i Rulalos jeszcze idealnie w niego uderzył, to był kompletny. Darkoven! Tak jak ja się trzymam za daleko za tobą, ty tylko się trzymaj Clovera, bo tutaj może się wszystko okazać, jak chcę bezpiecznie. No ja mam 100 metrów, także spokojnie. No ja chyba ponad. Mam 10 samochodów, więc jak to spokojnie. Czekajcie, w którym to było roku, co? Korea 2010 i chyba Mark Webber, który uderzył w samochód, który na safety carze, zobaczył jaką część bardzo gwałtownie zahamował, a Mark Webber tego nie zauważył i uderzył w safety cara. To był Korea 2010-11? Co to była właśnie Korea, co miałem z tego obecnie? Nie pamiętam już. Jeszcze raz, co? W Grand Prix Korei Północnej, ale właśnie nie pamiętam na którym... Grand Prix Korei Południowej czy na Północnej. Była raz taka sytuacja, że Mark Webber jechał jako lider wyścigu i safety car zobaczył jakąś część i bardzo gwałtownie zachował i Mark Webber uderzył w samochód bezprzyjętej sobie skrzydło urwał. W tym to było roku. Dziesiąty. Nie. No bo tam była deszczowa, tak? To była deszczowa. To była chyba w dziesiątym. No to tak, w dziesiątym. No co Robert Kubica tam. Co Robert Kubica na safety carze wyspinował? Nie wiem, nie pamiętam, nie kojarzę wyścigu w ogóle. Matko jedyna, Darkowe, jak mi serce stało. No. Trzeba było patrzeć co przede mną. Dobra, Jezus. Nie no, co to jest? Dobra, ruszają! Poszli! Jeszcze chyba jednak nie poszli. Dobra, poszli! 10 sekund kary powaliło! I poszli, proszę pa... I prze państwa poszli! Ci młodzi kierowcy, którzy jeszcze... Ci młodzi kierowcy, którzy jeszcze nie wiedzą, jak jechać profesjonalnie, poszli do tego bardzo... Co się stało? Jestem trzeci! Bawetarz jest trzeci! Powtarzam, Bawetarz jest trzeci! Co ja odwaliłem? Boże! Co jest? Nie wiem, co Krover... A więc tak, opowiem tą sytuację w 100%. Najpierw według mnie Krover po kontakcie z nerdziem wyspinował, a potem Darkoven wjechał za bardzo na tarkę, no i można powiedzieć, pomknął obok nich, jak wyjechał samochodem zupełnie z innego świata. A czyli teraz ja jestem w zajebistej sytuacji. Nie mam kary. Ja 10 sekund kary, nie? Dostałeś? No 16 sekund kary mam za nie wiem za co nawet, nie? Czekaj, niech zgadnę. Lekko przekroczyłeś limit toru
Podczas tak. safety cara, tak? No to wyjechałem to... poza to jest tak dychę, nie? To tak jest, Clover, nie, to tak jest, w Lidzą Clover było takich mnóstwo sytuacji. Nie posypała się ani jedna ta kara. Ponieważ na safety karze są bardzo, są niestety mega rygorystyczne kary. No bo ja też jakąś karę dostałem, tylko nie wiem ilu sekundową. Matysz, ktoś nagrywa wyścig z obecnych? Nie. Ja nagrywam. Nie. Nie no, bo coś mi się psuje Action. Ojej, ależ błąd teraz tutaj. Nie no, bo... czy Kakir... ja do spinalna byłaby. Matko, jak moje biedne, małe serduszko stanęło. Dostałem karę za nic na ten safety car, po prostu. O Jezu, ale się Kakir ślizga. Jezus Maria! Ej, Darko, Ben, słyszysz mnie? No. Bym odjebał ciebie. Dlaczego? No bo za bardzo na Darkę najechałem. I musiałem aż tam... Co wy się tam pozjeżdżali tam? Jak z karami u was, panowie? Ja nie mam nic z przodu. No, ja mam Kahira, ale to jest... Jak tam z karami u was jest? Oj, żółta flaga, ktoś poleciał, wtyrda. Wtyrda jest po nowym komplecie opon już ma. Tak. Ale ciekawie, ten wyścig się układa, ponieważ uwaga. A jak karę u was jest? A jak karę? Zero. 16 sekund, za nic. Nie za nic. Niestety w grze tak jest, że są bardzo właśnie rygorystyczne kary. Ale to, kary. Robowet mówi, to tego się da odwołać, czy nie? Bo nie wiem teraz. Okej, ty kar? No da się, ale widzę okrotwo. To, że oni po prostu gwałtownie hamowali. Ale no to możesz się... Nie. Możesz się o to odwołać, jeśli to było wymuszone wyjazd za tor. Tak to się do tego możesz odwołać. Nie skręciłem, nie złamałem się zakręcić, ale wyleciałem szeroko za tor, straciłem na tym w porównaniu ze wszystkimi wokół mnie i dostałem jeszcze 10 sekund kary za to, nie? A ja sobie jadę spokojniutki wyścig, jak chcę tutaj dojechać do mety. I w ogóle to mam rekord drugiego sektora, więc Elzy. A ja nawet nic nie zrobię dzisiaj, nie? A który jesteś, Clover? Kurde, brak mam 16 sekund kary i jest źle. Ej, AMG, jaki był twój pas? 1.43. Ale nie, chodzi mi 1.40 ile? Ale nie tego, którego teraz zrobiłeś. 1.40.3. Kurde, ja zrobiłem 1.40.5. No widzisz. Lord, wyszedł. Powiem, że ten wyścig się bardzo ciekawie układa, ponieważ z moich oblicień, dzięki moim modom, które sobie wgrałem, Jeff mi powiedział, że na tych oponach powinniśmy, jeśli będziemy je osadzać, dotrzymać do mety. Dziękuję za uwagę. I dzięki mojemu drugiemu... A ty jesteś... Za kim jesteś, Bawet? Ale gdzie? No kto jest przed tobą? Kakir, ale ja za Kakirem doganiam. byłbym przed nim, ale bym odjebał w spinale, więc wolałem... Ostro zahamować. Na wyjeździe przy prostą niczym Sebastian Vettel w kwalifikacjach w 19. To było dokładnie takie coś. No na serio, to było normalnie takie coś. Za bardzo na tarkę wyjechałem, no i prawie z finala. Bawetoką 0 punktów wylecam misję bojową. Uciec 40 na 16 sekund do końca wyścigu. Clover, a ty w ogóle widziałeś, jak ja bym w tych szybkich zakrętach tutaj... Barierka jest blisko, co jechaliśmy blisko siebie, bym zarobił barierkę, widziałeś to? Nie wiem, no tak, to widziałem akurat. No to człowieku, teraz zrobiłem dwa razy takie coś, zawsze muszę normalnie człowieku. Ale AMG, normalnie chciałem zostawić Cloverowi miejsce i nie zauważyłem barierki, tak strasznie odbiłem, myślałem, że go już storpedowałem. Do mety ciągniesz, nie? Postaram się. Teraz na pewno do mety jadę. Ile i jakie macie zużycie? Ja mam zużycie medów 18%. Ja mam 13. Chyba do mety dojadę, tak? Na 13. Ja mam 4 na hardach, więc zobaczymy. A Kakir jeszcze nie był w boksie jakby to, więc on sobie robi jakieś grande pit stop strategii. No on zjedzie na hardy pewnie, albo na medy długi stint, czy dłużej. Ale wiecie co jest najlepsze? Że on na tych zużytych hardach tak popierdziela, że on jest ode mnie szybszy. Znaczy on na zużytych hardach... Ja cię bawę doganiam, nie masz tempa, podkręć tempo. Dobra, paliwo bogate jedzie.
Czterna jest na medach, więc on raczej będzie jeszcze jeden pit-stop miał. Więc może na te 16 sekund uda się odjechać mu. Tak zwanie, jeśli się nie rozpierdzielę i niczego nie odjebie, to powinien być, czwarty albo piąty, tak? Tak nie było uwagę. Czy jak ktoś się rozwali w twoim, to czwarte miejsce prawie gwarantowane, bo jadę do mety, a wtedy jeszcze musi zjać. Jak nie będzie safety cara, to jestem w domu. Powiem tyle. No ale jeśli wyjedzie safety car, no to powiem ci, Clover, że masz po wyścigu. No tak, to jest taka, to jest prawda. Ej, słuchajcie, Clover, sprawdźcie, jaka teraz będzie mieć z nami strata, bo było 32, pamiętam. No bo ja podkręciłem tempo. 34 było. A i jest 34. Odrobiłem 7 dych teraz, 7 dych odrobiłem. A ja, no, nadrobiłem do Kahira w jednym sektorze sekundy, no i on zjechał do boksu. Ale niestety Clover wyjdzie przed sobą, czyli jestem P3, babecios, P3! Jeszcze gdybym na tym, czy gdybym na Nergy nie wyspinował, to jeszcze by się udało coś zdziałać. Wiecie, mówi Jeff, że świetnie oszczędzasz opony, oby tak dalej. To powiedzmy, że dziękuję za tą informację, dzięki tobie na pewno daję do mety. Czekajcie, teraz zamknij się Jeff, tak? Ojej. No, jak ci odpowie OK, copy, to znaczy, że to jest to. Repeat that! Nie usłyszał! Nie usłyszałeś? Jeff, zamknij ry! Babet, jak do mety ciągnie? Sprawdzimy? O, copy that! O! Kaki do mety ciągnie, Babet, jak coś. Na tych softach powaliło się. Nie, on był w boksie. Na co zjechał? Do mety jedzie. No to na pewno dojedę do mety. Do mety. No będzie mieć w końcówce ode mnie świeższy opon, więc moje P3 robi się zagrożone. Ja mam 16 sekund karę, więc no musiałem być. Aj, za szeroko wyjechałem. Aha, mogę się pochwalić, ile mam ostrzeżeń? No. Zero. Możesz. Super. Ile wy macie sekund kary? 16. No i nie pytam się ciebie, Clover, AMG. Ja chyba 3 albo więcej, nie wiem, bo dostałem karę też na tym safety carze, ale nie wiem ilu sekundową. Słuchajcie, ja wam podeślę link Grand Prix Korei 2010 i dam wam minutę, w której właśnie Mark Webber uderzył w tego safety cara i mówił: co ten debil odpieprzył? No coś w stylu. Ale wiecie co? Jak na Abu Dhabi to jest mało okrążeń, według mnie. Czyli tu nie powinno być 30 minimum. Nie, stary, ten tor jest mega nie długi. Cały wyścig to jest 55 kółek, a połowa to jest około 28. No ale mi się tak właśnie za krótko jedzie. Według mnie to czas bardzo szybko mija jak na razie. Wiecie, aż ogólnie doganiam powoli Kahira, powoli na doganiam, więc jak coś to się spotkamy tam. A ja Kahirowi odjechałem. Na poprzednim okrążeniu było między nami 19,9, teraz jest 23. Ja już miałem na końcu tego roku 11,2, teraz jest 10,3, więc jest okej. No to dawaj, Clover, jeśli ty wyczynisz Kahira i go będziesz blokować, to może ci się dowiedziemy pod miesiąc, nie wiem. Dobra, zespół uważnie, że ja taką 16 sekund karę, ale na pewno jeszcze ludzie Gdarkowy nas zjeżdżą, więc to jest dla mnie. Dobra, mamy pierwsze ostrzeżenie. AMG, bój się, rekord drugiego sektora, zapiździelam. Boję się, naprawdę jestem... Sram w gacie już. Weź, zwolnij, proszę, bo... Hardy. Teraz na hardy, bo chyba... Kurde, nie zepsułem! Nie będzie w ogóle poprawy nawet mojego czasu. Uff, tak cię bałem, stary, kamień serca, nawet dwa. A nie, dorzuciłem 1/10. AMG, 93,000 do ciebie. Nie mogę Darkovanowi odjechać, jest katastrofa, powiem ci. No, Darkovan zapiździela, powiem. Ale że takie podium na torze, którego bossu nienawidzę, zwłaszcza tych szybkich bossu zakrętów, w takim sektorze, to byłoby dla mnie prawdy, wow, bo ja tego toru na celu nienawidzę. I jeszcze odjechałem Kahirowi na 22. Ja się posypałem dzisiaj kompletnie, powiem ci. Głupie błędy, głupie kary i tyle. No ja się zbyt zapomniałem tym, co zrobiłem. Poszło. Dawaj, Clover. Lecimy po to, babać. Dawaj, Clover, robisz to, bo ty go musisz blokować, chociaż jak na razie, a to go nie musisz blokować, bo ja i tak
powiększam nad nim przewagę, no ale wiesz, byłoby fajnie. Zaraz, i ostatnią rzeczą, jaką chcę, jest safety car, nie? Nie, jeśli wyjdzie safety car, to ja będę w dupie i ty. Ja, no, będziemy oboje, obydwaj kompletnym po prostu... Nie, no, bo jak jedę sam, to mam lepsze tempo niż jedę koło kogoś. Nie wiem, dlaczego tak właśnie mam. No, jak przede mną ktoś jedzie, to ja robię miliony błędów. No ja też tak właśnie samo mam, no bo wiesz, to zawsze myśl, że muszę go dogonić. Ja właśnie za kimś jadę szybciej, nie? Nie, no bo to jest takie coś, jak ja zawsze, to zawsze myślę, muszę go dogonić, jestem w stanie, a się okazuje, że nie, a ja tak teraz sobie jadę, to jest to ładnie. Odjechałem Kahirowi na 0,2. Krover, odjechałem Kahirowi na 0,2. No cisnę, powiedzmy, jako tako. 9,7 jest do Kahirowi, katastrofa z mojej strony. Dawaj go, człowieku. Dawaj go, człowieku. Mój najlepszy to 1,40 i 5. Ale to zrobiłem, świeżo to było świeżo po tym twoim, można powiedzieć, że na tym twoim okrążeniu, co ty wyspinowałeś, ja wtedy zrobiłem. Tak, miałem tak, w pierwszym sektorze poprawa, rekord drugiego sektora, a w trzecim tylko poprawa. 3 sekundy. Nawet jak to, nie wiem jak to możliwe, ale ja ci nie uciekam. No. Houston maybe jest problem, 3 sekundy kary. Ktoś sprawdzi ile ma kar... A nie, trzeba to sprawdzić. Kierowca za tobą, Jeffy. Na drogu 1,1 psa. Mają masz 10... Ej, Kahir ma zbychę. Ej, Anarcho, jesteś tu z nami? Słuchajcie, powolutku zaczyna to wyglądać tak, jakby Babycia się miał wybić podium. Nie dość, że Kahir jest ze mną 21 sekund, też ma jeszcze ma dychę kar. Pod warunkiem, że się teraz nie rozwalę w tych szybkich zakrętach, to zawsze się będę wjeżdżać szerzej. Bo ja już tam wiele razy skończyłem swój wyścig. A zwłaszcza w my teamie, jeszcze z Fetterem. Clover, pamiętasz co? Ja ci mówiłem, że Fetter u mnie na 16 wyścigów wygrał 14? No. W my teamie? No, o to ja jechałem, widzisz, w Abu Dhabi na pierwszym miejscu, a się okazało, że właśnie tam wyrąbałem się. Albo ten, słuchaj, AMG. Tempo złapał, już tracę. Moje opony to już są trupy. A ja na Dimen, a ja teraz, nie wiem, zobaczymy czy powiększę. Słuchaj, AMG. Botas był na czele po pierwszej części. Nie, 22 wyścigi. Botas był na czele. Po połowie sezonu powiększył o 30 punktów przed Federem. A Feder wygrał wszystkie wyścigi drugiej części. I jeszcze miał 60 punktów przewagi na Botasem. Ale ja Federa wywaliłem, no bo to było nie za bardzo. Że on po prostu wszystko wygrywa. I teraz się okazuje, że ja jadę teraz sobie z Georgem Ruskiem i to wygląda o wiele lepiej. Jak mi się chce ścigać! 8,7! Do Kahira jest tempo, Bawet! No, Kahir teraz jakiś błąd musiał popełnić, bo było między nami 20 jest 23. Cisnę za nim, full power! Ej, wiecie co się okazało? Że to, że się bardziej dotankowałem, to mi teraz pomaga, bo ja teraz ciągle cisnę na bogatym. Jestem szybszy od Kahira, to... A ja od kogoś szybszy, to jest na fazycie. Kahir musi się nauczyć jeździć, bo to jest naprawdę bardzo dziwne, że dawaj, że się to przyjdzie. No się, dzisiaj to przecież punktuje, bo nie ma sensu, żeby cała stawka po prostu punktowała. No ja już dałem punkty na punktacja. Czyli z tego wychodzi, że ja za to 3 będę mieć 6 punktów. No kurde, szkoda, że tego faceta pani urwę. Chyba tam 8,4 do Kahira! Baweciarz, lecimy po to, let's go! Lecimy po podium. Słuchaj, Clover. Ale nie, robi się to naprawdę śmiesznie. Baweciarz to trzecie miejsce na początku sezonu, to się robi dziwnie. Słuchaj, start z którego? Który ja startowałem? Piąty? Nie, ja startowałem piąty. Tak i patrz. Po safety carze to tak sobie Clover wyglądało, patrz. Ty spinujesz, chwilę później Darkoven i z piątego na trzecie. Ale Kahir teraz do mnie podkręcił tempo, to chyba ciebie też Clover, tak?
8-1, ja odrabiam cały czas. A do mnie 60 urwał. Musiało być jakieś gorsze okrążenie. 8-1 dalej, jest okej. Okay. O, już uwaga! Wtyrda! Jest! Będą punkty! Ja myślałem, że to był nerdzio i taka przez chwilę taka radocha. Euforia w BMW. O Jezus Maria, ty, Clover, bym się rozbił. O wtyrdę? Nie, bym się rozbił obany, no bo poleciałem za szeroko. Matko, moje biedne serduszko mi stanęło. Co? Dawaj, Cloverze. AMG, co się stało? A, AMG był w boksie. Ja już myślałem, że wtyrdę cię wyprzedził, a nie, że nerwy cię wyprzedził. I tak jest, say what? Kahir wolno palił. Właśnie widziałem, bardzo wolno był tam w zakręcie. O, on wyprzedził. Ale żyje Darkoven. Darkoven jedni. No jeszcze jadę, nie no, jedź człowieku, po punkty dla swojego teamu. A w jakim ty w ogóle jedziesz w Darkoven teamie? Z kim? W Szarku jakimś, chyba z nerdziem. Nie, z Lukiem, nie, czekaj, tak, z nerdziem, z nerdziem. O to dzisiaj... Luke to ma Forest. Tak, właśnie. Pieniądze za las chce, nie? Ojejku, mam 40% już z życia, dojadę? Dojedziesz. Dziękuję. Od którego okrążenia masz te opony? Od szóstego. Nie, kiedy wyjechał safety car? Szóste czy piąte? Piąte, w safety car zjechał piąte. Ale nie, wyjechał piąty, to ja się zjechałem na piątym. Czyli powinienem zatrzymać. To na stówę wytrzyma. Ale mamy gwarantowane. Znaczy, wiesz, będziesz miał z 80 parę zużycia. A to wytrzymał! Jak dojechałem na dwóch oponach... Żółta flaga! Co to? Nie wiem, na tym, a to nerdzio w boksie, dobra. Nerdzio w boksie? No to, znaczy nie, jak... Ja w boksie. A Darkoven, dobra. Nie, już nie miałem opon. Ja za Kahirem cisnę, ale nie jest łatwo. No trzyma chłop tempo, tak ci powiem. Teraz jedziemy takie same okrążenia. Co jest w boksie jeszcze? Nerdzio i Darkoven. Czekaj, ja może przed nim wyjadę, czekaj. Czekaj, ja jestem na prostej. Czekaj. Nie, czekaj, będzie chyba na styk? Nie, uda się Skubańcowi, kurde. O, cześć Darkoven. Przepuścisz mnie jako dublujący? Bo ja tutaj jadę po swój życzliwy wynik. No to dawaj. Na proste, daj mi jeszcze DRS, byłoby tak pięknie. To jest katastrofa, ale na razie kręcę z tym. No dawaj. Na razie kręcę z Kahirem identyczna kółka, więc ciężko będzie go dorwać. Raczej. A ja tak samo, a powiedz właśnie, że ja tak samo. Jak było 19, taki jest? No zaraz pół sekundy w pierwszym sektorze odrobiłem, on jakiś błąd musiał popełnić poważny. Ja nie wiem. Daj DRS, Darkoven! Albo nie, Darkoven, ty jedź! Jedź, no bo ja ci i tak nie zdubuję, a ty będziesz się potrzebnie czas tracić. A ty i tak jesteś duchem, więc... Jedź, jakby coś, to po prostu powalczymy. Nie, ej, liczym Ocon z Verstappenem w Brazylii sobie tak powalczymy, tak. Hu-hu-ha. Na casualu. O, jaki teraz błąd potężny mój! Ale AMG dowalił teraz, kurczę. Ile? 1.38. AMG, ty jesteś na... Tracę. Ja mam koszmarny setup, zrąbałem kompletnie setupem ten wyścig. Ty wiesz, Clover, że ja mam tak samo? Ja na prostej 312 mam, co na bogatym. Ja ci powiem ile ja, tylko muszę dojechać do jakiejś prostej. Thank you.
A tak się teraz patrzymy, wylatuje AMG, wylatuje Nerdzio, Babecia, Wings. Babecia, Wings, First Strike of the Season. Nie no, na podium raczej powinni nie. Tak powiem, jeśli niczego nie odjebę, to będę na problem. Ja się teraz staram bardzo o... Jeśli niczego nie odwalę, to będę piąty. Niestety. Kurde, na drogu, aż do mnie sekundy teraz na okrążeniu, Kafir. No teraz przycisnął Kafir ten kółku, powiedz. Ja na prostej nie zdążyłem ósemki wrzucić. No bo nie mogłem. Ty jedziesz, chłopie, na klawie na tego manualnej skrzyni? Ta, no co jeszcze? No na stówę, nie? Słuchaj, tak wiem. A, gaz, Z hamulec. To mi się nie podoba, jadę 302 na godzinę, nie? Wow. No to więc ja jecham troszeczkę więcej. Słuchaj, tak ci powiem AMG, daj tak sobie, patrz. No, nie ma opcji, stary, nie ma takiej możliwości. Ale ja tak jeżdżę normalnie. Nauczyłem się już kiedyś ja tylko jechałem na manualnym. No okej, to jedź. Słuchaj, tak ci powiem. Jak chcesz, to ja ci mogę pokazać. Tylko musisz zmienić sobie sterowanie. A, gaz, Z hamulec, X bieg do góry. Kropka skręt w prawo, przecinek skręt w lewo i M to ten bieg na dół. To jest moje miejsce, człowieku. Oj, zaczynam tracić tempo, już 7 po 2 sekundy gorzej od swojego besta. Ale mam ile? 7 sekund przewagi nad Kafirem, nawet jak mnie wyprzedzi. Bo mam, na serio, podgonił tutaj do mnie. Spokojny wyścig, sobie jedziemy. O, nadrobiłem do Nerdzia 20, fajnie. W pierwszym sektorze, bo było między nami... Mamy tylko 0-punktowy podium, nie? No właśnie, to tak właśnie dziwnie wygląda. Słuchaj, gra mi jest szybkie. Jest szybszy od tego Williamsa, ja ci mówiłem. Słuchaj, nie przebyłem na podium w Austrii, to zrobiłem Foxmanowi Hamiltona i Albona. I ruch wyspinował. Ja na to liczę. Ale ci mówię, no. W końcu zespół, które nas słuchają i jakoś kręcimy dobre wyniki, nie? No ale Klawar, dziwię się, przecież tyle informacji zebrałeś na testach, więc że grzechem nie byłoby stanąć na podium w pierwszym wyścigu. Tak, sporo. Ale w sensie dla waszego teamu, nie? No. No już no! Nie mówię o podium, bo tak, jak ja odpadnę... To Clover ma dużo sekund kary, więc nie dorwie Kahira. Więc no. Nie ma co. To nie odpadaj, proszę. Kahir by musiał wyspinować, powiem tyle. No jeśli Kahir wyspinuje. Jeśli Kahir wyspinuje, to ja będę ten. To ja będę odpuszczać powoli. Ja tak to jadę ciągle na gazie. Ale na standard nowej mieszance. 7 do końca, robimy to. Let's go. Mi się chce tak lać. Te okrążenie przejechałem o ponad sekundę i 50 szybciej od tego mojego poprzedniego. 53% zużycia, czy ja to dojadę? Nie. Paliwa też pilnuję. Nie dojedzie? Ile procent zużycia? 50. A, to na chillku, stary. Jest. Jeszcze zrobimy rekord z pierwszego sektora. Człowieku, ja robię rekord z pierwszego sektora. Sekunda poprawy. Ja dzisiaj robię pasta też. Dawaj. Mamy token 0 punktowe w akcji. Ale ja na prostej dużo tracę. Człowieku, ja tutaj... Uwaga, będzie rekord? Jest, 305 na godzinę, rekord zrobiłem. 305? No. Ja ci zaraz powiem, ile robię. Ale a teraz włączyłem... Teraz weźmy włączonego Airsa na full. Z normalnym Airsie ja jadę może 300. Normalnym, czyli jaki? Średni. Nie, straciłem już 0,2 przez uśnik. A i po fastyslapie. Jak na razie mój jedyny fastyslap w tym czymś, no to Chiny. I pierwszy wyścig to zobaczymy. Jezu, nie, jeszcze kolejne 3 sekundy kary, a co tam? Grubo, brurą, Clover. A ja mam 3.
czuję się tak, tajersy. Jeśli mi tajersy nie buchną, to ja się czuję już na pudle. Babet, czy ty gonisz nerdzia? Nadrobiłem te... Ty jesteś za nerdziem? Nadrobiłem, chwilę? Nadrabiam tam lekko do niego, a co? Ale ile masz taką straty do niego? 16. Ale miałem 18. Aha, 16. Bo jest jakaś kropka za tym, za nerdziem. Darkoven, że... dobrujący. 8,2 do Kahira, no. Proszę, człowieku, zrób to, bo jak tego wyprzedzisz, to ja już ci będę czuć w domku. A w ogóle pamiętacie, ile Wita i Pietro wytrzymało krążeń na hardach, na których zjechał na pierwsze 2010 w Abu Dhabi, ten Wita niesamowity... No właśnie, bo on na sobie że na pierwszym okrążeniu zjechał, potrafił ze sobą dotrzymać tego. I najlepszy ten inżynier Vettela. Hamilton P2, Button P3, Rosberg P4, Kubica P5, Kubica. Jeff mówi, mamy dobre tempo, tak trzymaj, no bo ty ja nadrobiłem do nerdia 4 sekundy, nie dojdę go w końcu, ale już jest tylko 15. Patrząc na karę, mam w tym momencie 17... sektora, odrobiłem 4 dychy do nerdzie, do tego, do Kahira. No i bardzo ładnie. Szczerze, ciężko ci go będzie wyprzedzić, ale tak trzymaj. Czy, o nie, 54% zużycia, 55, czy ja to dotrzymam? No jedziesz na spokojnie. To ja się na serdek boję, człowieku, to jest mój... To nie jest mój życiowy wynik, bo to właśnie powtórzę, że byłem trzeci w Austrii. Bo w poprzednim sezonie co tak. To miałem o 10 sekund kar więcej od Luka, który wyspinował, a potem zrobiłem Hamilton Albon. Ten jakiś błąd chyba popełnił. Tak, 13 sekund. Było 10. 7-2. Dajesz go, Clover. Mamy to! Clover ma 6 VSC! Jest! Dobrze, VSC. Babet, 3-4! Clover, mamy już pewne podium! Grande! Hola moro! Hola moro, grazie! Clover, tylko uważaj, nie przekrocz delty! No, jak ja dostanę drive-thru, to idę kurwa się wysiekać i pierdolę tam jeszcze. No, będę się cieszyć! Lana, Ranello, Di Grande, La Macara, Kimara, Grande Machina. Tylko teraz... Grande Machina. A teraz tak Clover się rozbija na 24 okrążeniu, a ja się rozbiję na 27. Dobra, ruszamy, pędzimy! Clover, człowieku! Let's go! To będzie nasz moment! Ja teraz jeszcze dzięki temu... Nasza chwila! Clover! Czekaj! 6 plus 4... 10! Aha, no nie! Nie, AMG będzie liderem w konstruktorce, bo on będzie mieć 11. Tak było, nie zmyślam. No, tak będzie. No jak ty chcesz, żebym ja nie był? Co ty? Ale chodzi mi w konstruktorce. Myślałem, że... Aha. Wiecie co? Bym teraz zjechał po nowe softy, ale się boję. Jakbym nie chcesz oddać podium teammate'owi? Nie, ja bym... Nie, bo Clover ma 16 sekund kary, czyli to jest... 19 już. 19, to ja mam ponad... Jezus Maria, bym wyspinował na tarce jak Darkoven, matko jedyna. Nie, to nie. Jakbym zjechał do boksu, to byłbym 8 sekund. Ten ma 19, ja mam 3, no to bym cisnął na tych softach i bym zrobił fast slap, ale ja go nie chcę po prostu. Let's go po fast slapa, baba ciaro. Się betonia. Nie ty, jaką ty masz przewagę nad piątym? Minuta 5. Dawaj Clover, ty zjeżdżaj po fast slapa. Softy. Chcesz? Tak, dawaj. Zabierzemy to AMG i będziemy liderami. Nie, nie wierzcie. Ja nie masz, ja was rozwalę. Pojedziecie po te softy. Dawaj. Zobaczycie. Dawaj. Clover, zjeżdżaj. Jezu, nie wyhamował! Clover, zjeżdżaj, błagam cię! Nie, po co zjeżdżać? I tak nie zrobisz fast slapa. Clover, jaki jest twój fast slap? Te, w sumie cię bez.
42-100. O, to raczej. No to musiałby się poprawić 3,6 sekundy. Ale dawaj, Clover, wjeżdżaj, ryzyk fizyk. Nie ryzykuj, bo jest, wyspinujesz, bo nie zmieścisz się w tym boksie. Ja bym dawaj, nie ryzykował na was. Clover, wjeżdżaj. Clover, it's James, box. Jasne, Waldek, już lecimy. Kurde, wyspinowałem! Dobrze, co się... Żartowałem, spokojnie, co już ci mieliście mokro w gaciach, co? Nie, ja... A nie, bo byłaby żółta flaga, więc tak tutaj, nie kituj. No ale wiesz, jak wyspinuję, to jest tam parę sekund, zanim jest będzie... Jest Clover w boksie! Człowieku! Robimy, to mamma mia, regal. Ej, 70% zużycia AMG-cie, ja to dojadę. Teraz ci nie powiem, bo zmusiłeś do odebrania mi fastest lapa, więc licz na siebie i na swoje zgniłe opony. Dziękuję. Proszę bardzo. Słuchajcie, Lordik miał 84% zużycia w Meksyku. Softów. I mu właśnie nie pękły. Więc... Tylko że wiesz, to jest tor, gdzie jest praktycznie pełno same proste. Zakręty to jest rzadkość tam. Ale nie, ja teraz liczę sobie. Za 84% zużycia softów, to ja to... Ej, Clover, weź zahamuj trochę, to cię zdubluje. Nie, elo. Tak, bo będziesz mnie za nim... Bo będziesz mnie za nim DRS, Clover, więc zahamuj. On mnie rozwali, nie, ja się go boję. Ale on... Jak on cię rozwalić, jak będziesz duchem? Czy będziesz duchem, Clover? Nie wiem, żartowałem, była aktualizacja, do której już nie jesteś duchem. Nie, no co tam, przecież on nie zahamuje całą prostą, żeby mieć DRS, chyba go jeszcze nie powaliło. Błagam, koniec tego wyścigu! To jest normalnie, mógłbym do mnie powiedzieć dokładnie to samo. Dla mnie też to jest po prostu, koniec tego wyścigu, błagam. I zostało tak niewiele, Boże, robię to. A ja stary, od początku wyścigu mam ochotę iść do ubikacji, a nie mogę. Będzie święto narodowe, jak to będziesz podium dowiedzie. Cała Polska będzie w euforii. Cały team BMW. Będzie wielka feta w BMC. Nasz wielki szef, nie znam go, nazywa się chyba jakiś tam Robert, nie znam nawet. Nazywa się... Nie znam. Nazywa się Leszek Robert Obajtokubica. Jak? Robert Kubica? A on nie jest tak czasem z Orlenu? A nie strzelił? Nawiążą nową współpracę, Orlen padł. Porwali go, napadli i teraz jest szelarzem, nie Orlenem. Clover, i Clover, jak tam twoje sektory? Teraz zacząłem kółko jechać, więc... Dawaj, Cloverze. Clover pawie. Nie ma szans, że zrobisz fasę z lapa, nie ma opcji. Clover, jak tam? Jak tam pierwszy sektor? Dwie sekundy do mnie hop nadrobił. Let's go! Nie, pękła mi guma! Nie! Boże! Tak? Nie pękła, matko! Nie, bo zacząłem właśnie tak dziwnie zwalniać w jednym z zakrętów. Cześć, AMG! Zacząłem właśnie tak dziwnie zwalniać, patrzyłem się na paliwo, że mam go tutaj tak właśnie... Zobarło mi serce, że właśnie guma mi mogła pęknąć, ale nie. Po prostu nie wiem, co się stało, ale jakoś tak się stało. Clover, jak są twoje sektory? Rekord drugiego. Matko jedyne, jakie emocje. Robisz to, Cloverze! Proszę, robisz to! Nie robisz tego. I pokazuje różnicę do Baweta, a nie do Nerdzia. Come on! Dawaj, Jaki bez Clover? 3,82? Dobra, stary, robię fastest lapa na zużytych medach na ostatnie okrążenie. Jaki jest twój bez AMG? 38,4. A ty znowu 38,2, Clover! Człowieku, kocham Boże, dobra, nie robię z tego.
ostatnie okrążenie. Karabolem bawetanu jedzie po podium. Na początek tego... No bo stary, dałem sobie bogate i tak mnie rzuciło na tym szybkim zakręcie w prawo początkowym. Gdyby to był dobra, kamur, to jest 83% zużycia. Gdyby tutaj był kamur, to by 83% zużycia. No, gdyby był tutaj kamur, no to on by to wygrał. Ale on się rozbił, ponieważ go za szeroko wrzucił i powiedział, że ma to w dupie. Jezus Maria, Clover, ty do mnie w 2 okrążenia 10 sekund nadrobiłeś. Czy ty robisz kolejnego fast-stapa? Nie, ja teraz oszczędzam paliwo, nie? Oszczędzasz paliwo na ostatnie okrążenie. Nie, bo mam na plus 1, plus 0, plus 11. Bawet, straciłeś do mnie 4 sekundy na okrążenie. No a Clover 2 okrążenia na drugą, to 10 sekund. Co się stało? Już wyspinował. Nerdzio? Nerdzio? Na pewno nie nerdzio, bo on jest... Cerchowym człowieku. A ja już nie taką radę. Jest! W końcu będę mógł iść do kibla. Kiedy było się tej za prostej, AMG wygrywa wyścig! A więc... Dobra, nara, zaraz wracam. 87% zużycia opon mam. 87% zużycia. 87. Compact F1 i pierwszym zwycięzcą sezonu drugiego. Matko, jednak są nerwy. Dowieź to, Babet, będzie świetnie. Jest, pitu. A ja jadę! Nerdio, 90% zużycia mam. Uff. Rozwali się, nie? No i jeszcze się rozwali. A do mnie 18! 94, to tak... To robię! To robię! Głowa mi pękła! Let's go! Verstappen! Przestań! Bełnawet! Max, Patka. Super Max lecimy! Jadę do mnie! Będzie to! Boże! Jezus Maria! To jest zawiezione! Co się stało? Bez gumy! Więc guma mi się przebiła na ostatnich zakrętach! Dowiadłem to! Jest prowadzenie w konstruktorce! Patrz, kurde, jakie nerwy! AMG! AMG! Przy przedostatnim zakrycie pękła mi prawa tylna i przednia prawa. Nie, sorry. Prawa tylna mi pękła na przedostatnim zakręcie, a prawa przednia mi wjeżdżała na prostą. W sumie 93% zużycia AMG. Jakbym się nie rozbił, to bym cię dogonił. Kto tak mówi? Tahir. No ale ty miałeś więcej sekund kar, no to w sumie prawda. Tak, ale te kary w ogóle próbowalibyście się odwoływać, czy jak to jest? Nie, ja jestem zbyt zadowolony. Fasty slapa mamy, babę. Prowadzimy w konstruktorce. 13 sekund kary. Dobra, to się zmieni, człowieku, nie podnieca się tak tą konstruktorką. Jeszcze powiem tak, gdybym nie wyspinował na nerdziu, to mógł nawet Babeta dorwać jeszcze przed metą, nie? Człowieku! Mi pękło opony, jest tylko patrzył, gdzie ty jesteś! Dobra, nara. No. Dzięki za wyścig, Ej!